Zacznijmy od tego, że dzisiaj modlitwy, które są w czasie Eucharystii, mówią wszystkie o radości. Mam na myśli kolektę, w której słyszymy prośbę do, do, skierowaną do Wszechmogącego Boga, abyśmy my, obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa, w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia. Potem modlitwa nad darami, kiedy liturgia przenosi się na ołtarz, jest, jest przygotowanie, kielich. Ampułki z wodą i winem, i wtedy jest modlitwa nad darami. Panie Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary, i niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. I wreszcie w modlitwie po komunii wciąż o radości mówimy, prosząc o to, aby udział w tajemnicy odkupienia wyjednał nam wieczną radość. No to znaczy się, że dzisiaj. Liturgia kieruje nas na przynajmniej myślenie o radości, jeśli już nie na samą radość, bo, bo poprzez Słowo, poprzez sakramenty, zanurza nas w tej radości, ale no też potrzeba, abyśmy i my sami naszym myśleniem kierowali się w tą stronę. No, ale w takim razie, jeśli to wzięlibyśmy za podstawę naszego udziału dzisiaj w liturgii, to zobaczmy, o czym Słowo nam mówi. No, nie zaczyna się wcale tak radośnie, bo pierwsze czytanie ma dwa słowa, które zupełnie po przeciwnej stronie nas stawiają po, po stronie raczej smutku, strachu, jakiegoś rozczarowania czy, czy nawet zranienia, które może być czymś długotrwałym. No więc te słowa to prześladowanie, które rozproszyło uczniów, rozpraszające prześladowanie. I samo prześladowanie, czyli atak, odrzucenie kogoś, czy, czy chęć skrzywdzenia kogoś, czy wręcz zabicia kogoś, wyeliminowania kogoś, to, to jest to słowo, które, którego Pan Jezus użył także w odniesieniu do, do szabła. szawle, dlaczego prześladujesz mnie, mój kościół? I dalej jest rozproszenie. To, to, to prześladowanie, które wybuchło z powodu Szczepana, ono jest jak jak bomba, to słowo wybuchu nam sugeruje eksplozję, jakby ktoś potężną bombę zrzucił, i, i, i podmuch te, tego wybuchu rozrzuca, rozprasza uczniów, odrzuca ich daleko stąd, yy, odrywa ich od miejsca, które jest ich miejscem, od Jerozolimy, odrzuca ich od, od bliskich ludzi, od braci, odrzuca ich od tego, co jest, co należy do nich, co jest jakimś ich bezpieczeństwem jakimś. No, jakąś podstawą ich życia są, są, są wyrzuceni, jakby za burtę, na zewnątrz. Kojarzy mi się też trochę to z pisklętami, które są wyrzucane niejako z gniazda przez własnych rodziców. Co to jest w ogóle za jakiś koszmar? No ale wiemy, że dzieje się tak dlatego, pomijam może jakieś dzikie sytuacje, ale dzieje się tak dlatego, żeby te małe jeszcze ptaki nauczyły się latać. No i nigdy się nie nauczą, jeśli. Nie wyjdą, czy ktoś im nie pomoże wyjść z gniazda? I podobnie tutaj ten, ten, ten wybuch, który odrzuca uczniów poza Jerozolimę, on nie jest przyjemny. To, to pierwsze wrażenie nie jest zbyt miłe, ale to odrzucenie ich stawia ich w miejscu, gdzie być powinni. Oni sami być może tam by się nie wybrali, więc Pan Bóg używa rzeczy nieprzyjemnych do tego, żeby doprowadzić nas do dobra. Więc uczniowie, jak czytamy, tu mamy dosyć dużo nazw, nie będziemy się szczególnie nad nimi zatrzymywać, ale mamy tutaj Fenicję, mamy Cypr i mamy aż nawet daleką Antiochię, do której uczniowie dotarli. Antiochia leży, leżą, w Syrii, leżąca na północy, na północ od Jerozolimy, to jest no, prawie, prawie 500 kilometrów. W tamtym czasie to, to jakieś dwa tygodnie Drogi, by zabrała podróż od z Jerozolimy do, do Antiochi właśnie. Zresztą Antiochia stanie się bardzo, bardzo ważnym miejscem na mapie chrześcijaństwa. Mamy też sygnał tego dzisiaj na koniec pierwszego czytania, to właśnie tam, w tej Antiochii są uczniowie po raz pierwszy nazwani chrześcijanami. Ale jeszcze jest ciekawe do powiedzenia, że niektórzy z uczniów pochodzili z Cypru. I z Cyreny, no z Cyreny pamiętamy choćby jedną osobę, mianowicie tego, który pomaga nieść krzyż panu Jezusowi. Szymona z Cyreny, i kto wie, czy to nie on też wraca na swoje tereny, tam głosząc słowo. I to oni właśnie także przemawiają do Greków, nie tylko do samych Żydów, ale także do Greków. I w ten sposób, po eksplozji tego prześladowania, po tym wybuchu, którego Podmuch odrzuca uczniów daleko, daleko setki kilometrów od Jerozolimy, jakby od centrum, to dzięki temu słowo Boże w różnych już językach. Pamiętajmy oczywiście, jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego. Sprawia, że słowo Boże się rozszerza. I to jak szybko, jak mocno. Mamy tu wyraźnie zaznaczone dwukrotnie, że wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. To jest raz, a potem też pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Więc to jest pewien sygnał, jak sądzę, dla nas, że złe wydarzenia, tak jak moglibyśmy je nazwać w naszym życiu, a przynajmniej nieprzyjemne, takie, które nie odpowiadają nam, one może są właśnie tym wyprawieniem nas w drogę tam, gdzie powinniśmy być, tu i teraz, w tym momencie. Sami z siebie być może byśmy tam nie poszli. Nie mielibyśmy ochoty, nie widzielibyśmy sensu, znaleźlibyśmy tysiąc argumentów, żeby, żeby albo się nie ruszać z miejsca, albo pójść gdzieś indziej. Natomiast Pan Bóg jednak no, ma, co by nie powiedzieć, swoje plany co do nas, niekoniecznie zawsze nam je bezpośrednio zdradza i niekoniecznie one się nam podobają, ale ostatecznie On je sam do skutku chce doprowadzić po to, żebyśmy mogli. Smakować, jaki on jest dobry, żebyśmy na koniec zobaczyli jego działanie. Więc używa tych wybuchów niekiedy, które nas przetransportują tu czy tam. I teraz ta radość, o której mówiliśmy na początku, to jest pewna gwarancja, to jest pewne założenie. To jest taki pewnik, że Pan Bóg dla naszej radości to wszystko robi. I teraz, jeśli nie doświadczamy jej dzisiaj, jeśli coś by poszło nie tak. No to może właśnie jesteśmy ciągle odrzucani w to miejsce, gdzie być powinniśmy, i za momencik się okaże, że kiedy przyjmiemy pokornie to, co się dzieje, nagle pojawią się te piękne znaki. Wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Oczywiście istnieje także możliwość, że ten smutek, rozgoryczenie, rozczarowanie pojawia się dlatego, że jesteśmy tak bardzo zakochani we własnej woli, że kiedy nie dzieje się tak, jak zaplanowaliśmy, no to jest to dla nas koniec świata. No, w pewnym momencie być może był też to koniec świata dla uczniów, kiedy Szczepan został zabity, kiedy no, jakby Pan Bóg mu nie pomógł, mówiąc cudzysłowie, nie uratował go, kiedy też nie ratuje uczniów przed tym prześladowaniem, przed rozproszeniem, takim Oderwaniem się jeden od drugiego, być może tu jakieś bliskie osoby zostały też podzielone. No więc to też może prowadzić do jakiejś myśli, że no, gdzie ten Pan Bóg jest, jak to możliwe, że wszystko, wszystko tak się dzieje jakoś na opak. Ale tu też pojawia nam się Ewangelia z pomocą, bo yy, Pan Jezus odpowiadając Żydom, którzy go pytają, jakby stawiają go pod ścianą w tym portyku. Salomona, to jest taka kolumnada na, na wschód od yy, świątyni patrząc, na, na terenie świątynnym, no to Pan Jezus mówi, że ja oczywiście Wam już mówiłem, ale, ale Wy nie, nie chcecie tego przyjąć, nie chcecie tego słuchać, bo nie jesteście z moich owiec. Ale za chwilę mówi coś bardzo ważnego dla nas w kontekście tego, co rozważamy. Mówi, moje owce słuchają mego głosu, idą one za mną. Idą one za mną, czyli tam, gdzie ja idę, to idę za Panem Jezusem, jeśli jestem Jego owcą, przynajmniej jeśli chcę nią być. I ważna rzecz, mianowicie jeśli odrzuca mnie jakieś prześladowanie, jakiś podmuch wybuchu, odrzuca mnie w jakieś miejsce, nie fizycznie oczywiście, bo ja mogę siedzieć cały, cały czas w fotelu, ale odrzuca mnie w ten sposób, że nie dzieje się tak, jak ja chcę, że coś tam w moim życiu się nie układa po mojemu, jestem rozgoryczony, wkurzony. I smutny, i obrażony troszkę na Pana Boga, no to trzeba zapytać o prościutką rzecz. Czy Pan Jezus tam był przed Tobą? Czy smutek, cierpienie, tragedia, której teraz doświadczasz, są istotnie większe niż to, co przeżywał Pan Jezus? Bo jeśli nie, to znaczy, że on tam był. Już był przed Tobą, w tej sytuacji, która właśnie na Ciebie spada, jak jastrząb z nieba. On tam był. I teraz, jeśli jesteś jego owcą, no to idziesz za nim. Nie idziesz w bezsensowne miejsca. Nie idziesz do Durnej Antiochii, do głupkowatej Fenicji. Nie idziesz w miejsca, które... od których chcesz uciec. Tak jak, jak kiedyś prorok Jonasz nie chciał y, posyłany przez pana Boga iść do Niniwy. No więc, jeśli wierzysz, że Jezus jest dobrym pasterzem, jeśli chcesz być jego owcą. To jest niemożliwe, żeby pasterz nie był w miejscu, gdzie ciebie posyła. On najpierw tam był, on, on, on drogę przygotował, wszystkie okoliczności dla ciebie poukładał. Co nie znaczy, że będzie piękniej kolorował, już na pewno nie znaczy to, że będzie po twojemu. Ale masz gwarancję, tak jak mówi Pan Jezus, że nie zginą one na wieki. Owce, nikt ich nie wyrwie z, z mej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. To są bardzo mocne zapewnienia Pana Jezusa. Potężne obietnice, dzisiaj skierowane dla Ciebie, do Ciebie, do Twojego serca. Masz prawo ich używać, masz prawo je nosić, masz prawo się na nie powoływać i musisz koniecznie na nich budować. I wtedy te prześladowania i odrzucenia, podmuchy z nimi związane, będzie się dało odczytywać jako popchnięcie, takie. Nie zawsze delikatne. Pana Boga, żebyś ruszył w tamtym kierunku, żebyś nie był tu, ale był tam, gdzie On chce Ciebie posyłać.